Łukasz Maciejewski, witam Państwa i zapraszam na program Lustra. Dzisiaj porozmawiamy trochę o historii, trochę o patriotyzmie, trochę o tożsamości narodowej, ale przede wszystkim o tym wszystkim, jak to wszystko połączyć w jedno. Jak sprawić, by młodzi ludzie chcieli poznawać historię? Co zrobić, by młodzi ludzie w Polsce czuli się dumni z przynależności do tego właśnie narodu? To zdaje się, udaje się organizatorom konkursu Patria Nostra. Dzisiaj w Poznaniu odbył się finał jego trzeciej wielkopolskiej edycji. Chcemy budować nowoczesny patriotyzm za pomocą nowoczesnych form akceptowanych przez młodzież, lubianych przez młodzież, przystających do współczesnych technologii i zainteresowań młodzieży. Poza tym chcemy, aby polska młodzież myślała po polsku i to jest także celem naszej fundacji. Wszyscy są nagrodzeni. Formuła naszego konkursu jest unikalna. A więc aktywizujemy środowiska polskie, młodzieżowe. W tworzeniu pracy konkursowej biorą udział całe zespoły ludzi, więc i nie tylko uczestnicy konkursu, ale ich środowiska koleżeńskie i rodzinne. Dziś z nami, szanowni państwo, wyjątkowo liczne grono gości. Robert Gaweł, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana senatora, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Doktor Tadeusz Zysk, wydawca, psycholog społeczny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Karol Zajfert, dyrektor 6. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Witam dzień pana dobry, dyrektora. Dzień dobry. Gniewomir Rokosz-Kuczyński, organizator konkursu Patria Nostra. Witam pana redaktora, witam telewizów. Joanna Sobkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. I Janne Kostrzewa to laureaci konkursu Patria Nostra z 6. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Witam was raz jeszcze serdecznie i od was chciałbym zacząć ten dzisiejszy program. Jak było? Wróciliście właśnie z gali. Opowiedzcie o wrażeniach, o emocjach. Znaczy, byliśmy bardzo zestresowani i nie spodziewaliśmy się, że wygramy. Największe emocje ruszyły górą, kiedy zaczęto odliczać od 10 w dół i pokazywać filmy, które zajęły te miejsca. Do końca nie byliśmy pewni, czy zajmiemy pierwsze miejsce, czy w ogóle nie będziemy tutaj w pierwszej 30. Tak? No w konkursach tak bywa, że nigdy nie wiadomo, tak, co będzie. Tak, dokładnie. I tutaj no, emocje były naprawdę bardzo duże. Jak było przed chwilą wspomniane w felietonie, zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu animacji komputerowej. O czym opowiadała wasza? My mieliśmy film o Łukaszu Cieplińskim, to był podpułkownik i jeden z dowódców Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości, konspiracji najliczniejszej, najbardziej licznej działającej w Polsce po II wojnie światowej. I do momentu aresztowania postanowiliśmy, że pokażemy jego krótki życiorys w 45-sekundowym filmie, krótkometrażowym na konkursie, jego zmagania z ustrojem i jego działalność w tej konspiracji. Joanna, skąd taki, a nie inny wybór tematu? Stwierdziliśmy, że Łukasz właśnie Ciepliński jest bardzo ciekawą osobą, która ma właśnie bardzo duże zasługi też tutaj dla naszego kraju. I też patrzyliśmy w sumie przez pryzmat emocji, które towarzyszyły jemu i całej jakby w sumie w tym w jego działalności. No bo też jednak tutaj rodzina, która była narażona na aresztowania, w sumie cały czas życie pod presją i też tutaj emocje, nerwy. I dlatego w sumie skupiliśmy się na jego osobie. Udział w konkursie to był wasz dobrowolny akt poddania się czemuś nowemu, czy też tutaj był wpływ dyrekcji lub rodziców, nauczycieli? Nasza tutaj nauczycielka od historii powiedziała, że taki konkurs jest, że możemy się tutaj zapisać. I właśnie postanowiliśmy się tutaj zgłosić, no i zrobiliśmy film, więc tak. I gdy zapoznawałem się z tematyką tego konkursu, pomyślałem sobie, że to jest właśnie nic innego jak kuźnia przyszłych polskich patriotów. Co wy na ten temat sądzicie? To jest chyba dobre określenie, bo poznajemy dzięki temu konkursowi tak naprawdę naszą historię i działania naszych patriotów, którzy działali w przeszłości w naszej ojczyźnie i walcząc albo z okupantem, albo walcząc z ustrojem komunistycznym. Joanna, dzisiaj siebie ty mogłabyś nazwać patriotką? Myślę, że to jest bardzo ciężkie określenie. No na pewno staram się tutaj, właśnie biorąc też udział poprzez konkursy, ucząc się tak naszej historii.
Myślę, że tak, jednak na pewno no, tutaj pewne rzeczy mogłabym zrobić lepiej, żeby więcej dla naszego kraju. W sumie myślę, że jak każdy i tutaj no, bardzo ciężkie zadał pan pytanie. To prawda i właśnie na nie będziemy próbować odpowiedzieć w ciągu najbliższych 20 minut. Panie senatorze, istnieje przepis na patriotę? To jest właściwie podejście do tego pojęcia przez ostatnie lata, moim zdaniem, no, odbiega od tego, co jest istotą tego pojęcia. Istotą są emocje zbudowane na tradycji, na wychowaniu, na rodzinie, na tym wszystkim, co nazywamy wspólnotą. Dlatego absolutnie odchodzę i nie wchodzę w dyskusję, jak ktoś mówi o patriotyzmie takim, owakim, nowoczesnym czy starodawnym. Jest jeden patriotyzm. Albo się patriotą jest, albo się nie jest. To znaczy albo się matkę kocha, albo się nie kocha. I w ten emocjonalny sposób bardziej by trzeba podejść do tego zagadnienia. No, my jako Polacy szukamy tej tożsamości cały czas i życzylibyśmy sobie wszyscy, jak tu siedzimy i wszyscy, którzy nas pewnie oglądają, żebyśmy tą wspólnotą narodową byli. Ale patriotyzm się no, na jakimś etapie życia musi pojawić. U jednych się uaktywnia, u innych nie. Czy można tym sterować? No oczywiście, że można, bo to, jak powiedziałem, zależy od wychowania. Tak? Z jakiego środowiska pochodzimy, co nam się mówi w domu, co nam się mówi w szkole. Wielu z nas pamięta okres komunistyczny, kiedy co innego mówiono w domu, a co innego mówiono w szkole. Choć było bardzo wielu nauczycieli, którzy nawet dosłownie nie przekazując tych treści, które by chcieli, ale jednak potrafili nauczyć tej prawdy. Nawet w okresie takim, kiedy ja chodziłem do szkoły. I myślę, że to jest zadanie rodziny przede wszystkim i szkoły. Także jeżeli uczniowie z jakiegoś środowiska tak, angażują się w takie działania, jak chociażby ten konkurs, o którym dzisiaj mówimy, no to jest też rola nauczyciela, że potrafi zachęcić, potrafi powiedzieć, że warto nad tym usiąść, chwilę popracować. I konkurs, którego już jest trzecia edycja i się coraz bardziej rozrasta, no, budzi naprawdę duże uznanie, bo młodzież potrafi w krótkiej formie, bo to jest bardzo krótka forma, 30 bądź tam 45-sekundowa, przekazać istotną treść. Robią to za pomocą dostępnych środków technicznych, angażują się, może czasami przy tym mają trochę zabawy, ale przekazują ważne treści. Tak jak żeśmy dzisiaj oglądali, no to spektrum jest duże, bo od wydarzeń bardzo historycznych, związanych z samą historią, czy z żołnierzami wyklętymi, czy z powstaniami, do spraw związanych z kulturą, z literaturą, z ekonomią. Pan senator opowiada o filmach. Nasi widzowie nie mieli okazji, w przeciwieństwie do pana senatora, obejrzeć tych filmów, ale my mamy przygotowany. Bardzo proszę, można zobaczyć. Jeden z filmów nagrodzonych i zgłoszonych do tegorocznego konkursu Patria Nostra. Panie doktorze, czy paradoksalnie z tym naszym patriotyzmem nie jest teraz trudniej, gorzej niż teraz w wolnej Polsce, niż tych lat 30-40 temu, kiedy o wolności trudno było mówić? Ja myślę, że nie, że jest lepiej. Z różnych względów. To jest po pierwsze, że to są emocje, wartości, które jakby są zgodne z naszym doświadczeniem historycznym. Po drugie, i ludzie, instytucje i państwo sobie uświadomili, w przeciwieństwie do PRL-u, że pojęcie narodu jest bardzo ważne. Jest to kategoria takiej wspólnoty, bardzo ważna na kilku wymiarach. Nie tylko kulturowym, że należymy do takiej wspólnoty, która liczy sobie 10 wieków czy więcej. Mamy wspaniałe historie, mamy i mniej wspaniałe historie, wspaniałych ludzi. I to nas buduje, naszą tożsamość. I psycholog społeczny powie, że bez tej tożsamości jest bardzo trudno żyć. Wiek XIX pokazał, że w ogóle rozwój gospodarczy jest niemożliwy wręcz bez tożsamości narodowej. Rzeczywiście tego była idea socjalizmu, która mówiła, że naród nie jest ważny, że co więcej jest źródłem konfliktu. Historia pokazała, i że zaniknie po pewnym czasie. Historia pokazała, że tak nie jest, że ta kategoria jest ważna i po odzyskaniu niepodległości myśmy znaleźli się w takiej sytuacji, że no, w rodzaju odkrywcy to odkrywa pewne nieznane obszary. I ten
wybuch zainteresowania młodzieży żołnierzami wyklętymi był takim właśnie zjawiskiem. Odkryto ludzi, którzy co więcej mieli bardzo niejednoznaczną, nieprostą historię. Takie historie lubią ludzie, lubią się utożsamiać. I stąd to olbrzymie zaskoczenie, że z małej grupki osób zainteresowanych opozycją antykomunistyczną na początku lat 90. wybuchł wielki, spontaniczny ruch, ale co jeszcze ciekawsze, on zaczyna przybierać takie formy kontrkulturowo-alternatywne, bardzo ciekawe. I to nie jest taki nudny patriotyzm w postaci recytowania wierszy, ale pewnej kreatywnej samoekspresji. I to jest bardzo ciekawe i myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawe i to bardzo dobrze Polsce rokuje. Oczywiście patriotyzm ma różne wymiary, od tego gospodarczego. To w Wielkopolsce doskonale sobie zdajemy sprawę, że to jest ważne, bo myśmy stoczyli tę wojnę gospodarczą z Niemcami. De facto celem było ratowanie tożsamości narodowej. Mogliśmy się rozpłynąć jak wiele narodów historii, albo uratować to i byśmy uratowali, ale także tożsamość wartości, podobieństwa myślenia, mówienia podobnym kodem kulturowym. To jest bardzo ważne, że my się tak rozumiemy i historia pokazuje, że nawet teraz narody próbują o to walczyć. Narody takie, które to odzyskują to swoje terytorium, chociaż mamy takie historie na Bliskim Wschodzie, Kurdów, czy historie gdzieś w Afryce. I tylko coś to bardzo ważne, ten sukces, brak sukcesu modernizacyjnego w Afryce wynika po części z braku tych korzeni, tego, że się warto poświęcać, że jesteśmy w wielkim łańcuchu ludzi, którzy zapracowali niekiedy własnym życiem na nas sukces i położyli nas obowiązek zapracowania, oddania kraju czy kultury następnym pokoleniom. Panie doktorze, z tego co pan mówi wynika jednoznacznie, że trudno mówić o patriotyzmie bez mówienia o historii. To jedno z drugiego wynika. Jak mówić zatem o historii? Jak ją pokazywać młodemu pokoleniu, żeby ona zaskoczyła, żeby ona zainteresowała? No jedne to jest oczywiście bardzo prosta rzecz, to jest edukacja, to jest elementarna, ona ma proste reguły, ale jest też edukacja ta taka nieformalna. Jestem wydawcą i za wielki zaszczyt dla siebie uznaję, że udało mi się wskrzesić polską powieść historyczną. Myśmy w XIX wieku ratowali tożsamość narodową właśnie literaturą. My zapominamy, że na przykład w Wielkiej Brytanii myśmy swój prestiż w XIX wieku budowali na Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski, której sekretarzem był Karol Dickens. Mało się o tym wie. I Polska, jej wielkość w przeciwieństwie do Rosji, bo to była tam i Prus, była budowana na tym. Więc rozkwit w tej chwili zainteresowanie literaturą historyczną jest olbrzymi. Ale także są inne, nowocześniejsze środki wyrazu, jak film, serial telewizyjny. Ja w tej chwili też mam zaszczyt pracować nad, jest blisko realizacji serial o powstaniu wielkopolskim, już nowocześnie zrobiony. I wszędzie widać, że te nowoczesne formy wyrazu, one absolutnie wspomagają te działania. No, rozmaite inscenizacje, gry uliczne, happeningi, to wszystko splata się, bo łączy rozrywkę, przygodę z taką naturalnością bycia w tej kulturze, odkrywania tej kultury. Historia przez pryzmat trochę popkultury, trochę takich inicjatyw wychodzących poza szkołę, ale mimo wszystko podstawa to lekcje historii w szkole. Panie dyrektorze, jak to zrobić, żeby historia nie nudziła? No przede wszystkim muszę powiedzieć, że teraz dyrektor 6 liceum puchnie z dumy, bo jednak jestem historykiem i absolwentem 6 liceum, także wszystko mi się tutaj idealnie układa. Do tego ten wynik tego konkursu udowodnił, że jednak może istnieć liceum ogólnokształcące, że na tym etapie możemy kształcić ogólnie, czyli wypuścić młodego człowieka z wiedzą i matematyczną, i chemiczną, i historyczną, że on będzie potrafił funkcjonować w tych wszystkich sferach, także, no bo przecież tutaj nasi laureaci są z klasy matematyczno-fizycznej. Proszę. To zaskoczenie. No właśnie nie do końca zaskoczenie, bo tak powinno być w liceum. Tak? Liceum ma w nazwie ogólnokształcące, także dobry matematyk zna historię, czy dobry historyk zna matematykę, to sprawdzę na najbliższej lekcji. Także dobrze, a odpowiadając na moje pytanie, co zrobić, by zachęcić, by zainteresować, by młody człowiek po wyjściu z lekcji chciał sam wziąć książkę i doczytać? Znaczy tutaj myślę, że ogromna rola jest jednak prowadzącego, czyli nauczyciela. No, gdyby nie pani profesor,
profesor Janicka, gdyby nie zachęciła, gdyby nie przedstawiła tematu w odpowiedni sposób, to na pewno mogliby nie zwrócić uwagi na tak ciekawy temat, na możliwości, które się z tym wiążą. No tutaj się zgadzam, jeden z panów powiedział, że patriotyzm nie potrzebuje przymiotników. Ja tak uważam, że nie musi być nowoczesny i panie doktorze, no jak jest poezja, on nie musi być nudny, tak? Poezja też może być ciekawa, może być patriotyczna. Patriotyzm musi znaleźć swoją wymowę w każdym czasie. Nie można sztucznie przeszczepiać, przekładać z innych epok, bo to się po prostu nie przyjmie. Tak? I szkoła musi w tym wszystkim uczestniczyć jako żywy organizm, który bezpośrednio reaguje, ma kontakt z młodym człowiekiem, który przychodzi w tej chwili z bagażem różnego rodzaju doświadczeń, z ogromną ilością czasem informacji i teraz trzeba to jakoś usystematyzować, tak? Bo samo pojęcie żołnierze wyklęci, samo pojęcie podziemie antykomunistyczne, przecież to jest ogromny worek. I teraz jak tu wskazać ciekawą postać, w jaki sposób zaproponować tą ciekawą historię? To jest właśnie rola prowadzącego lekcje historii prowadzącego w szkole, rola szkoły w zasadzie. Te wątki, o których tutaj rozmawiamy, zdaje się w moim przynajmniej mniemaniu łączyć konkurs Patria Nostra. Czy pan ma takie poczucie, że to jest konkurs historyczny, ale także jakiś rodzaj kuźni postaw patriotycznych? A przede wszystkim sądzę, że ten konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym w bardzo wielu wymiarach. Nie tylko patriotycznych, dlatego że prace, które młodzież przygotowuje, one wymagają ze względu na bardzo krótki czas każdego z tych filmów, lapidarności, głębokiego przemyślenia tego, co chce się przekazać. W związku z czym młody człowiek nie tylko musi zaznajomić się z pewną jakąś wiedzą, faktografią, którą zdobywa w związku z konkretnym tematem, ale musi też wypracowywać umiejętność, zdolność przekazu, który jest jasny, zrozumiały. W związku z czym wydaje mi się, iż największym bogactwem tego całego konkursu jest jego wszechstronność i wielonurtowość. Dlatego, że tutaj mówimy w głównej mierze o historii, ale jak wspomniał pan senator, nie tylko zagadnienia historyczne są przedmiotem konkursu. Tam jest w ogóle mowa o szeroko rozumianej polskiej kulturze, która pokazuje naszą przeszłość, a jest słynne, znane powiedzenie, że człowiek, który nie zna swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości, nie ma szansy. I a propos tej kultury, kolejny filmik przygotowany dla państwa. Nazywam się Stanisław Szeptycki. Jestem szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. A dziś polskie lotnictwo zostaje odznaczone ujednoliconym znakiem szachownicy. To kolejny z filmików, który był pokazywany w ramach konkursu Patria Nostra. Kto i kiedy wymyślił ten konkurs? Autorem całej idei jest pan Mirosław Gryko, człowiek ogromnego serca, który poświęcił wiele czasu po to, żeby to dzieło stworzyć i zainicjować, bowiem w tej chwili konkurs Patria Nostra jest naprawdę wielkim przedsięwzięciem obejmującym kilka tysięcy osób. Dzisiaj na gali... międzynarodowym zasięgu. Dokładnie tak. Mieliśmy wśród dzisiejszych laureatów nawet osoby z Astany, z Kazachstanu, w związku z czym ten wymiar łączności i tworzenia pewnej tożsamości narodowej Polaków spoza Polski, którzy przez kontakt z tym konkursem mają okazję zetknąć się z ziemią swoich przodków, też jest nie do przecenienia. Myślę, że tacy pasjonaci jak właśnie Mirosław Gryko, który jest założycielem tej fundacji, która prowadzi konkurs, to są ludzie, którzy poświęcają swój czas, swoje środki, no, budują rzeczywiście zręby przyszłych pokoleń polskich patriotów, dlatego że młodzi ludzie, którzy zostali zaszczepieni pewnego rodzaju bakcylem, uczestnicząc w tym konkursie, niewątpliwie przeżywając olbrzymie emocje. Ja prowadziłem kilka tych gali w różnych regionach kraju, więc widzę, jak rzeczywiście ci ludzie, to młodzi, przeżywają, jakie to jest dla nich doświadczenie pewnego rodzaju, jak to kiedyś mówił Ojciec Święty,
elity, każdy musi mieć swoje Westerplatte. Dzisiaj nie ma Westerplatte, które wymaga walki, wojny. Nie ma sytuacji, która może właśnie dawać jakieś emocje, a emocje są potrzebne. Każdy musi mieć moment, w którym zaczyna rozumieć swoją tożsamość. A propos tych emocji, bo konkurs jest skierowany do uczniów szkół polskich tutaj w Polsce, ale także do szkół polskich za granicami naszego kraju. Tak jest. Co więcej, jest zamysł rozszerzenia w kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia w taki sposób, ażeby objąć również inne kontynenty, czyli i Stany Zjednoczone, Australię, wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy czują się Polakami i którzy chcą poznawać polską historię, tradycję, kulturę. O Polakach mieszkających za granicą chciałem teraz pana spytać, jak oni traktują udział w tym konkursie, bo dla nich to jest chyba jeszcze coś więcej niż dla naszej młodzieży. No niewątpliwie dla nich jest to przede wszystkim, jeżeli chodzi o tereny byłego Związku Radzieckiego, rzadka szansa zetknięcia się z rozmaitymi obyczajami i tradycjami, których u nich nie ma. Choćby nawet sam fakt, że przez konkurs spotykają się z bractwem kurkowym, mogą zobaczyć, że kontusz nie jest tylko strojem, który ogląda się w muzeum, ale jest umundurowaniem rzeszy ludzi, którzy od 750 lat, tutaj akurat w Poznaniu warto to przypomnieć, bo w Poznaniu powstało pierwsze bractwo kurkowe na ziemiach Rzeczypospolitej, właśnie ponad 750 lat temu. Dzisiaj służą tym samym wartościom, które i nasi poprzednicy pielęgnowali cały czas, służąc Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Ale normalnie żyjąc we współczesnym świecie i nie rezygnując z nowoczesności, z dostosowywania tego wszystkiego, czym żyje współczesny świat, do naszych obyczajów, tradycji, ażeby nie zatracić nic z tego, co było dobre i piękne w naszej przeszłości, a starać się ubogacać to tym wszystkim, co dzisiaj daje nowoczesność, współczesność i taka rzeczywistość, w której można w sposób jednoznaczny przekonać otoczenie, że człowiek, który kocha swoją historię, który zna dzieje swojej ojczyzny, to nie jest mól książkowy, który tylko i wyłącznie żyje w przeszłości, ale normalnie stara się na co dzień służyć tej małej ojczyźnie, w której funkcjonuje, aby we współpracy z innymi budować wielkość Rzeczpospolitej dzisiaj, współcześnie. Panie senatorze, pan się spotyka z bardzo wieloma różnymi osobami. Co pan może powiedzieć o młodym pokoleniu dzisiaj? Czy to jest pokolenie, które rzeczywiście interesuje się swoim krajem, jego historią, czy raczej myśli o tym, jak dobrze i miło spędzić czas? Myślę, że przede wszystkim młodzi Polacy dzisiaj chcą żyć w spokoju, chcą jakoś sobie planować przyszłość i myślą, że tak się ta przyszłość będzie układać, jak ich rodziców może, patrzą na swój dom i właściwie cóż można powiedzieć, czy jest w Polakach dzisiaj w młodym pokoleniu jakaś daleka perspektywa patrzenia? To się zmienia dynamicznie. Ja przez 25 lat uczyłem w szkole i widziałem, jak bardzo zmienia się młodzież w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy przechodzili ze szkoły podstawowej czy gimnazjum do szkoły średniej. I nawet w klasach trzecich liceum i w klasach pierwszych było widać różnicę między nimi. Trochę niestety te wszystkie środki takie nowoczesne, techniczne, jak telefony, psują to, co nazywamy więziami społecznymi. Wchodzi się na przerwę i uczniowie ze sobą nie rozmawiają, tylko patrzą w telefony. Mają wielu znajomych na Facebooku, ale czy oni ze sobą potrafią nawiązywać kontakt? Tego bardziej mi brakuje dzisiaj wśród młodego pokolenia, co nie znaczy, że nie tęsknią oni za tymi więziami. A takie więzy właśnie społeczne są bardzo istotne i chciałbym, żeby to nowe pokolenie bardziej ze sobą rozmawiało, byli do siebie bardziej życzliwi, żeby budowali to, co jest społecznie istotne, tak? Żebyśmy byli wspólnotą, a nie żeby tylko każdy patrzył na swoje sprawy. Panie doktorze, takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Jakie będą Rzeczypospolite po tym, co pan dziś zobaczył podczas tego konkursu? Bardzo optymistycznie jestem nastawiony i to nie dotyczy tylko właśnie tego konkursu, bo on jest bardzo ciekawy, bo jest bardzo szeroki, jest bardzo taki nowoczesny. I myślę, że te nagrody to pokazują.
Natomiast jak się w ogóle obserwuje, to jest nadzieja, że ta sytuacja się lekko poprawia. No nigdy nie jest tak, że o charakterze społeczeństwa, narodu decydują wszyscy, decydują wybrane grupy. One nadają kształt, wartości i że to nie jedyna, że tylko jest jedna forma wyrażania patriotyzmu i kultury swojej. To jest także rozmaite aspekty. I mam wrażenie, że nam jako narodowi nie grozi zatracenie tożsamości narodowej, jak to ma miejsce, bo to jest realne zagrożenie w wielu krajach. Jak jesteśmy, nie wiem, w Francji, w Grecji czy gdzieś tam, to widzimy wyraźnie, że pewne narody sobie radzą z różnorodnością, jak na przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, inne mają duże problemy. U nas myślę, że te wartości, które podzielali nasi przodkowie i w tej chwili myślę, podzielają także młodzi ludzie. Wracają do nich, są to te olbrzymie zainteresowania historią. Także bym się zbytnio tak bardzo nie przejmował. Natomiast oczywiście wszystko może się zmienić. Nie? To jest problem tego, jakie wartości będziemy akcentować, jakich przywódców będziemy wybierać i darzyć zaufaniem i w jaki sposób będziemy w stanie oderwać się od korzyści krótkoterminowych na rzecz myślenia długodystansowego w kategoriach ogólnych, nie interesu własnego. To oczywiście jest bardzo źle, jeżeli więzi indywidualne w szkole zostały zaburzone rozmaitymi nowoczesnymi gadżetami, ale to nie musi być źle, jeżeli one będą, te narzędzia służyły rozwojowi tych relacji, one nie zaburzą, nie zniszczą więzi społecznych, poczucia tożsamości, wyalienowania społeczeństwa. Społeczeństwo się zmienia, tempo cywilizacyjne jest takie, że trudne jest do wyobrażenia dla osób, które 20-30 lat temu funkcjonowały. Ale ja zawsze jestem zwolennikiem teorii, że jednak ten postęp istnieje, że jednak życie społeczne ma to do siebie, że ono coraz mniej wyklucza, a coraz więcej włącza, że kryzysy co pewien czas się wydarzają, ale one nie one determinują rozwój cywilizacji. To zaczęliśmy od naszych młodych, zdolnych laureatów konkursu i na was, na waszych wypowiedziach będziemy ten program kończyć. Opowiedzcie mi jeszcze o tym, jak wy dzisiaj postrzegacie swoich rówieśników. Czy to są osoby, które są zaangażowane w życie szkoły, w życie miasta, w życie województwa, interesują się tym, co się dzieje wokół was? Czy nie bardzo? Myślę, że tak. Oczywiście też zależy wszystko od osoby, ale tutaj, przynajmniej u nas w liceum tak jest, bardzo dużo osób właśnie ingeruje w życie społeczne. Tutaj wiem, że mam przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania. Także tutaj kręcimy, moi znajomi, też różne filmy, które pokazują właśnie to też jakby nasze życie, ale w mieście też, no, myślę, że tak, że staramy się. Janie, powiedz mi, patriotyzm dzisiaj przejawia się może w bardzo różnych rzeczach. Udział w wyborach, płacenie podatków. Jak to wygląda wśród młodych ludzi? Czy mi się wydaje, że patriotą można być poprzez takie najprostsze rzeczy, jak wzięcie udziału w biegach, też na przykład biegu niepodległości w zeszłym roku, czy udział w konkursie Patria Nostra. Samo uczenie się historii też jest swoją formą wyrażania patriotyzmu, ponieważ dowiadujemy się o swojej przeszłości. Więc mi się wydaje, że patriotyzmu można doszukiwać się w każdej dziedzinie życia. Wystarczy znaleźć jej ukryty sens i przeszłość naszej ojczyzny. I niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za spotkanie z nami. Do zobaczenia.